dniu dzisiejszym, 16 marca 2018 roku, spółka przekazuje do dyspozycji marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego panu Piotrowi Całbeckiemu, ale przede wszystkim pasażerom tego województwa nowe 4 elektryczne zespoły trakcyjne typu LW2 wyprodukowane w województwie kujawsko-pomorskim. Przede wszystkim zadowoleni z tych pojazdów muszą być klienci naszego klienta, czyli klienci przewozów regionalnych. To jest najważniejsze, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby to było poczucie bezpieczeństwa, komfortu. Także bardzo się cieszę, że szczególnie, że te pojazdy będą właśnie jeździły w tym regionie. 54% usług, które my zlecamy w ramach naszych kompetencji jako samorząd województwa, realizują właśnie przewozy regionalne. Dziś 4 nowe składy to razem już 10 tak nowoczesnych elfów jeżdżących po zelektryfikowanych liniach w obszarze naszego województwa. Zgodnie z oczekiwaniami pasażerów jest to pojazd o wysokim komforcie, dostosowany nie tylko dla małych dzieci, ale też i dla niepełnosprawnych i dla każdego typu pasażera. Również są wieszaki na rowery i, co jest teraz najważniejsze, dla internautów też jest Wi-Fi. Drzwi otwierają się. Są to pojazdy, które w tej chwili dysponują już współczesnymi technologiami, które są dostępne, jeżeli chodzi o komunikację, dostępu do Wi-Fi, czyli tych wszystkich rzeczy, do których przyzwyczailiśmy się już jako społeczeństwo. To jest duży krok naprzód. Mamy wielką nadzieję, że przewozy regionalne będą się dalej modernizować i że następne lata przyniosą nam dostępność kolejnych nowych pojazdów i zadowolenie dla podróżnych, którzy będą w godnych warunkach odbywać swoją codzienną podróż do pracy i szkoły.